Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chciałem powitać serdecznie w imieniu organizatorów. Ja nazywam się Wiktor Świetlik, kieruję Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przedstawię może pokrótce panelistów, pan mecenas Jan Stefanowicz, który poprowadzi dzisiejszy panel, pan profesor Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, pan Henryk Wujec, doradca prezydenta RP, były przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepraszam, że tak z kartki ducha, ale to są niekiedy długie nazwy, żeby nie pokryć. Pan doktor Robert Gwiazdowski, Uczelnia Łazarskiego i prezydent Centrum Adama Smitha. Profesor Antoni Kamiński, również już wspomniany kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN. Może jeszcze dodam, że również panowie Henryk Wujec i pan profesor Kamiński również jak również pan profesor Izdebski również byli członkami naszej rady konsultacyjnej. I pan Szymon Nosowski, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, które no, działa również w tym obszarze, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dziękuję serdecznie. Oddaję głos panu mecenasowi Stefanowiczowi. No, a z naszej strony oczywiście też zapewniam, że nie jest to jedyne działanie, które podejmujemy i w przyszłości będziemy podejmowali zarówno jako centrum, jak i jako stowarzyszenie na rzecz dostępu do informacji publicznej, na rzecz tego, żeby zarówno zmiany, dotychczasowe rozwiązanie prawne, jak i zmiany legislacyjne w przyszłości sprzyjały większej otwartości tej informacji niż jej zamykaniu. Także również za to i za lekcję, którą zapewne wyniesiemy z dzisiejszej konferencji, dziękuję serdecznie naszym panelistom. Oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję bardzo. Postaram się szybko i sprawnie poprowadzić, ustępując głos tutaj w kolejności, tak jak panowie siedzą, tak będzie może wygodniej. Natomiast chcę na wstępie tylko powiedzieć, że ostatnio szereg prac jest podejmowanych w zakresie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Niewątpliwie nad ustawą trzeba pracować, niewątpliwie ma szereg wad. Konieczne jest dalsze wdrażanie tej podstawowej, jednej z podstawowych wolności, jakim jest prawo dostępu do informacji. I z tego punktu widzenia należałoby dokończyć to, co pod koniec lat 90. wypracowano, a w 2001 roku zostało przyjęte w tamtych warunkach. Ta ustawa przybrała taki kształt, jaki był wcześniej możliwy. Przypomnę, że to było w końcówce rządów koalicji AWS i premiera Buzka, gdzie konsekwentnie pewne reformy usiłowano wdrażać. Reforma obszaru informacji publicznej nie została zakończona głównie poprzez brak w drugiej części regulacji obejmującej to, co nazywamy tak zwanymi tajemnicami państwowymi, czy informacjami niejawnymi. I chcę również wskazać, że istotą rozwiązań konstytucyjnych jest to, że mamy do czynienia z zasadą i domniemaniem jawności informacji publicznej i wskazaniem przez Konstytucję na regulację ustawową już jako ograniczającą dostęp dla tajemnic, które muszą być wykładane poprzez te prawa i wolności konstytucyjne i oczywiście pewne standardy i zasady wynikające z prawa międzynarodowego, traktatów i tak dalej. Od tej strony również dzisiaj może spojrzymy na informacje, na to, co brak i w jakim kierunku myśleć o poprawie i wdrożeniu rzeczywiście stosowania, bo moim przynajmniej zdaniem do tej pory ta ustawa ani zasada dostępu do informacji publicznej nie jest wdrożona i właściwie wykonywana. Jeżeli można, panie profesorze, najpierw. Ode mnie? Tak, jeżeli można, i bym tutaj odwołał się do samego zasady i pojęcia informacji publicznej i spraw publicznych jako przedmiotu tej informacji. No, zacząć trzeba od tego, że
Z punktu widzenia konstytucji to mogłoby tej ustawy nie być, bo można traktować to, co jest w artykułach, w artykule 61 od ustępu 1 do 3 konstytucji jako zasady, na podstawie których można zbudować normy prawne bezpośrednio obowiązujące, tak jak zresztą zasada bezpośredniego przecież obowiązywania i stosowania konstytucji jest w niej na początku zapisana, a tylko tryb udostępniania tutaj przekazać do unormowania ustawowego. No jednak życie i wtedy i wciąż wykazuje, że bez tej ustawy no albo byłoby tak, że pewne elementy byłyby rozproszone, no bo mamy w ustawie o finansach publicznych kolejnej zasady jawności finansów publicznych, ale co to oznacza, to tak do końca, choć tam różne rzeczy wskazane, nie wiadomo. Mamy w ustawach samorządowych odesłanie, jeśli chodzi właśnie o określone rozwiązania, przy czym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przez zasady w tych ustawach należy rozumieć tryb, bo już tym się zajmował. Odesłania do statutów jednostek samorządu terytorialnego, które w gruncie rzeczy w tej chwili powtarzają to, co jest w Konstytucji w kawałku tym czy innym ustawy. No i takich, no mamy ustawę o udostępnianiu właśnie danych o środowisku, więc to jest regulowane, ale no, okazało się, że życie wymagało również i takiej regulacji, tym bardziej wymaga, zwłaszcza, że kiedyś wyjątki od zasady konstytucyjnej przerosły zasadę, no przecież pod hasłem ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, nie tylko nie można się było dowiedzieć, jak nazywa się prezes sądu, ale przecież przypadek autentyczny, nie mógł się dowiedzieć radny, ile jego wójt zarabia. No, w związku z tym już, i tu już nie byłbym takim pesymistą jak pan mecenas, sporo się dzięki ustawie zmieniło. Co więcej, no mamy różne bardzo orzecznictwo sądowe, no, w szczególności sądowo-administracyjne, teraz też będzie wyłącznie sądowo-administracyjne, które wskazuje na to, że no, szeroko trzeba rozumieć to, co ustawa nazywa informacją publiczną, czyli każdą informacją w sprawach publicznych, a nie da się wytłumaczyć inaczej spraw publicznych niż poprzez odesłanie do artykułu 61 ust. 1 Konstytucji, czyli informacja o działalności organów władzy publicznej oraz o osobach pełniących funkcje publiczne. A dlaczego nie jest dobrze? Bo gdyby było tak dobrze, to by chyba nie było powodu tutaj, żeby o tym mówić. No po pierwsze, ustawa powstała, o czym mecenas mówił, w określonym czasie. Chodziło o to, żeby w ogóle była, bo gdyby dłużej nad nią pracować i cyzelować, to w tej kadencji, w której ostatniego dnia, kiedy Sejm mógł ją uchwalić, by nie została uchwalona, a czy w następnych kadencjach znalazłby się przewodniczący nadzwyczajnej komisji, który by tak dążył do tego, żeby sprawę załatwić, śmiem twierdzić, że nie. I w związku z tym, i ze względu na to, że było to dawno, już relatywnie, i ze względu na to, że chodziło o to, żeby to zrobić, na ile można było dobrze, ale w określonym czasie, no, miała i ma swoje nie tylko zalety, ale i wady, swoje zalety. Po pierwsze jest krótka, co jest zaletą, ale jak potrzeba była wadą, wskazuje na to, że jest to prawo człowieka, nie prawo obywatela, bo w Konstytucji akurat jest mowa o tym, że jest to prawo obywatela, podczas gdy wedle wszelkich standardów międzynarodowych jest to prawo człowieka, prawo do informacji w tym zakresie. Pewne rozwiązania mogą budzić wątpliwości, ale generalnie śmiem twierdzić, że ta ustawa się sprawdziła, czego najlepszym dowodem jest to, że lepiej i gorzej funkcjonuje, a to, że się sprawdziła,
Dowodem na to jest również to, że chce się na różne sposoby ograniczyć to, co w niej jest napisane. No, czy poprzez rewizję pytania skierowane do Sądu Najwyższego, czy wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy poprzez różne pomysły, jakby tu wprowadzić do ustawy to, czego w niej ewidentnie nie ma, czyli dokument wewnętrzny, zrobić to, co kiedyś było we Francji. Ale już nie ma, że akta sprawy administracyjnej składają się z dwóch części, mianowicie z dokumentów sprawy, i to są dwie kartki, i akt roboczy, które mogą się składać z paru tomów. No więc taka tendencja wyraźnie u nas występuje, no ale szczęśliwie, jeżeli chodzi o tekst ustawy, takich możliwości nie ma, no a jeżeli się chce to formalnie ograniczyć, to stanowi to potwierdzenie tego, że tego nie ma, mimo że sądy administracyjne tego rodzaju podział wewnętrzny dokumentów, jakby nie było urzędowych, wprowadziły. Także konstytucja wprowadziła bardzo szerokie tutaj rozumienie tego, co w skrócie w ustawie nazywa się informacją publiczną. Jest to niezbędne dla jawności działania władzy, dlatego co się nazywa open government, otwarty rząd, i jest niezbędne dla nowoczesnych standardów funkcjonowania władzy publicznej, i także modnych tendencji good public governance, tendencji w dziedzinie zarządzania publicznego. Idzie o to, żeby w tym kierunku ją stosować, jak potrzeba poprawiać, no, a już na pewno nie psuć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może. Tak, pytanie, czy wolna twórczość? No to może, ponieważ nie dostałem pytania, to tak sobie uważam na te problemy. Pierwsze, swój status. Ja jestem wolnym obywatelem RP i tak się tutaj wypowiadam, nie jako pracownik Kancelarii Prezydenta. Chociaż właśnie jako doradca prezydenta mam swobodę, dlatego że powinien wyrażać poglądy, o których jestem przekonany. To jest dla mnie, to jest moim obowiązkiem. Więc tym razem tak samo. Jeśli chodzi o to, dlaczego tu jestem, to było przedstawione, że byłem przewodniczącym komisji. To nie było przypadkowe, dlatego że wtedy zostały złożone dwa projekty ustaw. Jeden z AWS-u, drugi z Unii Wolności. No i Sejm zdecydował, że będzie komisja nadzwyczajna, która tym się zajmie. Ja zostałem przewodniczącym tej komisji, a ze strony AWS osobą, która pilotowała tamten projekt, był poseł Bielan. Myśmy to razem robili, ale potem z chęcią był tak zajęty, że już jakoś to zostawił mnie dalszą pracę. I wtedy bardzo dużą pomocą służył mi mecenas Stefanowicz, również profesor Izdebski też. I jeszcze nie wiem, się jakieś jeszcze inne osoby prawne, ale to już... Kulesza tak, też. Ale zasadniczo właśnie współpracowaliśmy bardzo ściśle z mecenasem Stefanowiczem. Ten projekt, który przedłożył AWS, on bardzo podobny do ostatecznego kształtu ustawy. Tamten nasz Unii Wolności, on był trochę inaczej konstruowany, może był jeszcze bardziej liberalny niż ten, no ale założyliśmy, że najpierw zrobimy to, co jest możliwe, między innymi z powodu tego, że czasu było niewiele, kończyła się kadencja i zdawaliśmy sobie sprawę, że jakieś bardziej pogłębione prace mogą doprowadzić do tego, że będziemy robili coraz lepiej, tak że nic nie zrobimy. Między innymi również dlatego w czasie pracy zrezygnowaliśmy świadomie, żeby przy okazji również zmienić ustawę o dostępie do informacji niejawnych, ustawę o ochronie danych osobowych i tak dalej, co nam potem zarzucano, żeśmy tego zrobili, no, zarzucano nam słusznie. Ale było to 100% pewności, że gdybyśmy się tym zajęli, to na pewno by tej ustawy nie było. Bo weźmy się tak skomplikowaną materię, że trudno byłoby potem to zakończyć i przekonać posłów do tego, że tutaj zrobiono dobrą rzecz. Tak się jakoś złożyło, że właściwie naszą pracą nikt się nie interesował. Administracja jakoś nie zwróciła na to żadnej uwagi, co było naszym dużym szczęściem, bo gdyby administracja bardziej angażowała się, to pewnie by zauważyła, że to nie zawsze są rozwiązania dla nich wygodne. I w końcówce oczywiście po obrad Sejmu to zostało przyjęte, no i wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi, że udało się przeprowadzić ustawę, która rzeczywiście ten dostęp zapewnia.
Były wtedy rozważane inne też sposoby, była taka dyskusja, że na przykład wzorem innych państw, żeby tworzyć specjalny urząd, takiego jakby rzecznika dostępu do informacji publicznej, który byłby takim jakby rzecznikiem obywatela, pomagał w tym dostępie. Ale w wyniku dyskusji, głównie tutaj wydaje mi się, że argumentacja profesora Kuleszy i mecenasa Stefanowicza była taka, że w gruncie rzeczy ten rzecznik byłby jakąś taką bardziej nowoczesną, może bardziej taką wolną obywatelę instytucją cenzury, bo by mówił, co wolno, a co nie wolno, że lepiej zostawić to decyzją sądów niezawisłych w przypadku sporów. Ja też uważałem, że tak jest lepiej, bo nie mam przekonania do tego, że urząd rzeczywiście stałby tak naprawdę na straży obywatela, bo zawsze byłby jakoś uwikłany w sprawy administracyjne. I przyjęliśmy taki model funkcjonowania. On oczywiście jest trochę kłopotliwy. Często narzekają osoby, które domagają się dostępu, że to utrudnia drogę, ale daje pewność. I później, kiedy ta ustawa... A, jeszcze jedną rzecz, żeśmy wprowadzili bardzo ważną, to jest ten BIP, Biuro Informacji Publicznej, żeby tam wszystkie rzeczy, które dotyczą informacji, były publikowane, żeby obywatel mógł tam wejść i zobaczyć, nie specjalnie pisać pisma. Wydawało się na początek, że to może nie odegra roli, ale potem stało to się jednym z głównych nośników informacji o pracach administracji publicznej. Teraz każda szanująca się instytucja musi mieć ten BIP, żeby właśnie pokazać, jak funkcjonuje. Później, po wejściu w życie tej ustawy, angażowałem się w pracę Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy SDP-ie, była rada. I tam wtedy monitorowaliśmy bardzo starannie te wszystkie przypadki ograniczenia, tam gdzie nie było dostępu, były procesy. Myślę, że ta praca też to była taka praca, która pokazywała konkretnie różnym dziennikarzom, zwłaszcza w trasie lokalnej, bo tam były głównie te blokady, że mają prawo i z mojej wiedzy wynika, że prawie wszystkie procesy były wygrane. No może niektóre, ale to rzeczywiście takie już skrajne nie, ale wszystkie procesy obdestą były wygrywane. Jednym słowem, ta ustawa zapewniała ten mechanizm dostępu. To także w tym okresie, no to było kilkanaście lat temu, ona się sprawdziła. Teraz niewątpliwie ona powinna być jakoś poprawiona, tylko zawsze, jak czasami jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, że trzeba bardzo uważać, co to znaczy poprawiona. Było kilka prób wcześniej, na przykład w Senacie poprzedniej kadencji senator Rocki wprowadzał, nie z własnej inicjatywy, ale tam wróble na dachu mówiły, że to było z inicjatywy administracji, która nie chciała sama się ujawniać tylko poprzez inicjatywę senatorską, właśnie, która by ograniczała dostęp poprzez zmianę definicji, ograniczałaby dostęp do dokumentów, które produkuje administracja rządowa. Na szczęście już jest dość dużo rozwiniętych organizacji pozarządowych, które na to zwracają baczną uwagę i ostrzegły, rozpoczęła się dyskusja w prasie i ten projekt nie przeszedł, także to zostało ograniczone. Bardzo często tak jest, jeśli są takie inicjatywy, które idą w kierunku ograniczenia, już w tym momencie są blokowane. Ale myślę też, że dobrze by było popracować nad tym, jak ta ustawa w nowych warunkach mogłaby lepiej służyć obywatelom i to byłaby pożyteczna praca. Czy ona by przeszła, czy nie, to jest inna sprawa, ale lepiej mieć gotowe, przygotowane dokumenty, żeby w razie sprzyjającej okoliczności taką ustawę przeprowadzić. Nie wiem, czy jeszcze coś zostało z takich istotnych rzeczy, a może jeszcze taką generalną taką filozofię. Znaczy, moje takie doświadczenie jest, że generalnie dostęp do informacji jest ważniejszy niż blokady. Może tylko z wyjątkiem może informacji wrażliwych, żeby obywatel nie był narażony na jakieś upublicznianie rzeczy, których by sobie nie życzył. To ja się z tym zgadzam, ale generalnie jeśli chodzi o administrację, to uważam, że tutaj w zasadzie nie ma racji dla ograniczenia dostępu do informacji, bo tak czy owak zawsze ktoś tę informację znajdzie, zawsze ona będzie ujawniona. Ostatnie przykłady, na przykład z tym Snowdenem i tak dalej, pokazują, że to jest w końcu znane wszystko, no może nie wszystkim, ale znane. Więc w tym razie te takie blokady to jest iluzja tylko. I nie ma co tej iluzji tworzyć. Lepiej, więcej przychodzi pożytku z tego, że nie jest to tajemnica, że to nie jest nic takiego, co łudzi się, że tam są jakieś fantastyczne rzeczy. To jest normalna informacja każdemu, dla każdego dostępna. Więc jeżeli jest możliwość poprawy jeszcze tej ustawy tak, żeby stworzyć warunki normalne,
No wszystko, co robimy, ponieważ jesteśmy obywatelami, działamy w społeczeństwie, powinno być znane, to powinno być do tego dostęp, to sądzę, że to warto byłoby zrobić. No nie wiem, jak na to będą reagowały instytucje państwowe, ale od tego są obywatele, żeby przekonywać, żeby wpływać na instytucje państwowe, żeby rozwiązania dla nich korzystne te instytucje przyjmowały. Dziękuję. Może potem będziemy dyskusję, tak? W tej chwili poprosimy panelistów o wypowiedzi, przejdziemy do dyskusji. Proszę bardzo, pan. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Centrum Adama Smitha było bardzo mocno zaangażowane w pracę ustawą w 2001 roku. Ja oczywiście uważam, że jakby dobrze działał wymiar sprawiedliwości, to normy konstytucyjne by wystarczyły. Ale tak jak w 2001 roku nie połapała się administracja, co jej grozi, jak komisja pracowała nad tą ustawą, tak teraz okazuje się, że sądy przez dłuższy czas się nie połapały, że może dotyczyć to również ich. Jak się sądy połapały, że może dotyczyć ich, to sądy, i to jeszcze w rodzaju pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, postanowiły tym przepisom główkę ukręcić, bo przepisy są dla władzy i administracji dość niewygodne. Teraz pytanie, czy z tą ustawą coś zrobić? Bo słyszałem trzy głosy, że należałoby. Ja wcale nie jestem taki pewien, czy należałoby coś z tą ustawą zrobić, bo... Zastosowaniem. Bo proszę zwrócić uwagę, że podobny przypadek mieliśmy z tak zwaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Czy mieliśmy kiedyś ustawę o działalności gospodarczej, tam nie było nic o swobodzie napisane, ani w tytule, ani w treści, ale za to była to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa zapewniała swobodę. Natomiast w tej chwili mamy ustawę o swobodzie, tak jest napisane w tytule, ale swobody tam nie ma. Znaczy jest to wiele mniej niż było wcześniej w ustawie poprzedniej. Wszystko wskazuje na to, że to samo może nam grozić i w tym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że państwo, urzędnicy coraz więcej robią. Coraz więcej. Z roku na rok. Więc coraz mniej chcieliby o tym, co robią, przekazywać. Informować. No bo zazwyczaj to nie wychodzi, co robią. Stąd dążenie do rozszerzenia zakresu tajemnicy. Oczywiście uzasadnienie jest proste. Terroryści się nam grożą. My nie możemy udostępniać różnych informacji, bo terroryści, bo przestępcy i to przed nimi mamy chronić obywateli. Problem polega na tym, że to jest oczywiście pretekst. Bo w ten sposób ustawa, która ma chronić obywateli przed urzędnikami, przestaje ich chronić z powodu terrorystów. Czyli jakby terroryści stanowią wsparcie dla urzędników. Tak? Im więcej terrorystów, tym lepiej dla urzędników, bo mniej mogą przekazywać nawet sprawach, które z terroryzmem nie mają kompletnie nic wspólnego, a ze zwykłymi postępowaniami różnego rodzaju. Przykładem na to jest nieszczęsny GIOD. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie GIOD, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, zwłaszcza młodzi Państwo, jak ta ustawa była przyjmowana, to jaki był główny argument ustawodawcy, który padał z sali sejmowej, że tą ustawę trzeba przyjąć? Że jesteśmy mianowicie zasypywani w skrzynkach pocztowych. Nie chciałem korespondencji. I do tego była potrzebna ustawa o ochronie danych osobowych. Jak byliśmy zasypywani, tak jesteśmy nadal. Natomiast GIODO wymyśla coraz więcej interpretacji na niekorzyść biznesu i w zasadzie swobody działania. Zgodnie z różnymi pomysłami, to ten GIODO miałby stać się teraz nowym serwerem, nowym cenzorem, który by określał, co można przekazać, a co nie można na podstawie jednej ustawy w związku z przepisami drugiej ustawy. Przy czym te przepisy drugiej ustawy o ochronie danych osobowych są wyinterpretowane dziwacznie, bym powiedział.
Na przykład przedsiębiorcy, którzy chcieli prowadzić system monitoringu pracowników przy pomocy odcisku palca, zgodnie z decyzją GIOT nie mogli tego zrobić. Bo to dana biometryczna, nie wolno. Jak Państwo wiecie, od 6 miesięcy mamy taki iPhone, który się nazywa 5S. No i tam przyciskamy. W związku z powyższym ten nasz odcisk palca wędruje do Cupertino i tam funkcjonuje. Tymczasem okazało się, że wprowadzenie takiego systemu monitoringu pracy w zakładach pracy, nawet za zgodą pracownika, jest niemożliwe. I na tej podstawie śmiem przypuszczać, że rozszerzenie zakresu uprawnień generalnego inspektora w związku z dostępem do informacji publicznej kończyłoby się raczej niekorzystnie dla dostępu do informacji publicznej, bo GIODO już tak ma. Tak? Chce szereg pól ograniczać, a nawet zawłaszczać. No i w tej rundzie to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan profesor Kamiński, proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Może zacznę od tego, że właściwie wszystkie konstytucje krajów demokratycznych wyposażają naród we władzę. Naród to są obywatele, instytucje, które są częścią społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście to wyposażenie we władzę nie zawsze znajduje odbicie w rzeczywistości. Ja nie sprawdzałem, czy Konstytucja Związku Radzieckiego z 1935 roku zawierała artykuł o dostępie do informacji publicznej. Nie. Jest, tak? Nie. 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 No ale myślę, że gdyby zawierała. Nie, to było tak oczywiste, że co było pisać. Tak. Ale zapewniała władzę ludowi pracującemu. Nie, zapewniała władzę. Przecież jeżeli mamy Konstytucję traktować poważnie, no, to Konstytucja musi być podstawą systemu prawnego i ten system prawny musi być wprowadzony w życie, który gwarantuje to, co w Konstytucji jest zapisane. I rzeczywiście chyba jest tak, jak powiedział profesor Izdebski, że powinna być ustawa o informacji niejawnej, a wszelka inna informacja powinna być dostępna bez żadnych specjalnych problemów. Szkoda tkwi w tym, że informacja jest częścią władzy i gra o informację jest grą o władzę. A zatem jest rzeczą naturalną, że ludzie nie chcą ujawniać informacji. Ludzie, którzy pełnią funkcje czy urzędy publiczne, szczególnie takiej informacji, która działałaby na ich niekorzyść. No, niedawno, parę lat temu była taka sprawa, kiedy już nie pamiętam w jakiej kwestii napisał ekspertyzę pan sędzia Stępień dla Urzędu Prezydenta. Prezydent wbrew zaleceniom sędziego Stępnia podpisał tą ustawę. Sędzia Stępień poprosił o, zapytał, jakie były przyczyny tego, że prezydent nie skorzystał z jego stanowiska. Powiedziano mu, że inne ekspertyzy, prawda, wskazywały na to, że on powinien to podpisać właśnie. Sędzia Stępień poprosił o udostępnienie tych ekspertyz i dowiedział się, że chronione są one tajemnicą państwową. No, otóż muszę powiedzieć, że chronienie ekspertyz, oczywiście poza tym obszarem, gdzie one powinny być chronione, bo wiążą się ze sprawami wrażliwymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jest całkowicie nieuzasadnione. Eksperci to są ludzie, którzy powinni być odpowiedzialni przynajmniej przed swoim gronem zawodowym, prawda? Przed swoim środowiskiem zawodowym. A zatem środowisko zawodowe powinno wiedzieć, jakiego typu wiedzę, jakiego typu kompetencje posiada ten, który publicznie występuje jako ekspert. No to oczywiście skłoniłoby ludzi do pewnej odpowiedzialności za to, co się mówi. Jeżeli człowiek może składać ekspertyzę bez upubliczniania tej ekspertyzy, to on oczywiście czuje się całkowicie nieodpowiedzialny i może mówić potem, że owszem, ja tak doradzałem, ale władza nie chciała
tego wziąć pod uwagę. Innym przykładem był raport pani minister Pitery na temat CBA, który powstawał przez wiele, wiele miesięcy, a potem właściwie my nie wiemy, co w tym raporcie było. I takich przykładów można mnożyć. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że chyba od czasu do czasu dziennikarze wygrywają w prawie, jeżeli chcą angażować się w tego typu postępowania, dostęp do informacji, no ale zarazem istnieje skłonność ludzi zupełnie naturalna do tego, żeby chronić się przed udostępnianiem informacji, które są dla nich niekorzystne. Otóż, natomiast to prawo dostępu do informacji jest z punktu widzenia funkcjonowania porządku demokratycznego prawem kluczowym. Ralph Dahrendorf napisał kiedyś, że obywatelstwo jako instytucja jest krystalizacją racjonalności w roli społecznej. Jeżeli krystalizacja racjonalności, racjonalność się wiąże ze zdolnością do wyciągania logicznych wniosków, ale takich wniosków, które wywołują pewnego rodzaju konsekwencje publiczne, prawda? Otóż po to, żebyśmy mogli w ogóle rozumować, potrzebna jest informacja. Niezbędna jest informacja. A zatem jeżeli lokujemy władzę na poziomie obywateli, instytucji obywatelskich, to musimy te instytucje obywatelskie wyposażyć w informacje. Jeżeli natomiast nie wyposażamy ich w informacje, no to jest tak jak zawiązać komuś oczy, dać do ręki karabin maszynowy i sugerować, żeby ta osoba strzelała do celu, prawda? No i właśnie, więc społeczeństwo obywatelskie polega na uczestnictwie, polega na wpływie. Pierwszym punktem wskaźnika jakości rządzenia, który jest stosowany przez Bank Światowy, jest to, co po angielsku się nazywa voice and accountability, to znaczy głos, ale w tym przypadku chodzi o to, żeby ludzie mogli przy pomocy swoich wypowiedzi, przy pomocy swoich sądów wpływać na sposób realizacji władzy oraz zdolność do rozliczania osób pełniących funkcje publiczne. W obu przypadkach władza i informacja jest czynnikiem niezbędnym. Natomiast gra o informacje, odkąd pamiętam, to znaczy odkąd ta ustawa weszła w życie, cały czas właściwie wokół tej ustawy toczą się różnego rodzaju gry i za każdym razem, kiedy się mówi o nowelizacji czy potrzebie wprowadzenia nowej ustawy, to ja przynajmniej czuję pewne zagrożenie dla tego porządku, który już został osiągnięty, a który jest wysoce niedoskonały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może przedstawiciela drugiej strony NGO-sów. Proszę bardzo, pan prezes. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Ja tak naprawdę w dużym skrócie przedstawię listę zarzutów wskazującą taką, z czym mamy problem. Ja sobie wypisałem przed chwilą instytucje, z którymi my toczymy, czy nasi członkowie toczą boje przed sądami o udostępnienie informacji publicznej. I to jest trochę takie pokazanie. Na podstawie tej listy powiem, jak ja widzę problem, dlatego, że to już wszystkiego zostało powiedziane, co jest ważne właśnie w dostępie do informacji publicznej, że należy go chronić, to jest podstawowe prawo obywateli. Więc doszło do takiej sytuacji w Polsce, że sądownictwo administracyjne orzekło, że kalendarze ministrów, czyli informacje, z kim się spotykają ministrowie, nie podlegał udostępnieniu. Rejestr umów prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podlegał udostępnieniu. Nie dlatego właściwie, to chyba ważne jest jeszcze ten wstęp, nie dlatego, że są to jakieś tajemnice prawnie chronione, tylko że to będą dokumenty wewnętrzne, to jest wewnętrzna sprawa administracji, ministra, co, z kim on się spotyka, wewnętrzna sprawa ministra, na co wydaje pieniądze. Tu jest ta koncepcja, która też się pojawia w materiałach dokumentu wewnętrznego czy sfery wewnętrznej. Sąd Najwyższy, który był tutaj wspominany, to wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wynika z tego, że Sąd Najwyższy ma problem z udostępnianiem informacji publicznej. Tu przypomnę, że Sąd Najwyższy, prezes Sądu Najwyższego twierdzi, że umowy, które zawiera z pracownikami sądu, nie stanowią w ogóle informacji publicznej. Jest kwestia ochrony jakichś może danych wrażliwych, tylko nie można o to pytać. W tym tygodniu dosyć ciekawa sytuacja, zapytaliśmy, tak naprawdę nasz wolontariusz Borys Góra zapytał wszystkie okręgowe rady adwokackie i okręgowe izby radców prawnych o orzeczenia dyscyplinarne
tych korporacji, odpowiedziało na te wnioski odpowiedziało około 10% tych wszystkich okręgowych rad adwokackich, okręgowych izb radców prawnych. Co odpowiedzieli? Bo to że nie podlegają udostępnie. No, to jest lista zarzutów, od razu powiedziałem. No, to po pierwsze, tutaj jeżeli chodzi o te korporacje, to zwracam uwagę na dwie rzeczy. Odpowiedzi było 10% tych wszystkich podmiotów w ogóle zareagowało na wniosek. A te, które zareagowały, odpisały, to w ogóle nie pytał obywatelu, to nie podlegał udostępnieniu. Orzeczenia dyscyplinarne. Przypomnę sprawę, która się niedawno zakończyła. Trybunał Konstytucyjny, udostępnienie projektu ustawy, którą przygotowali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego o Trybunale Konstytucyjnym, dokument wewnętrzny. Prezes Trybunału Konstytucyjnego uważa, że jak przygotował projekt ustawy z sędziami, przekazał prezydentowi w celu rozważenia inicjatywy ustawodawczej, to jest to dokument wewnętrzny i nie można o to pytać w Polsce. Kolejna rzecz, jeśli chodzi, dosyć też ciekawa sprawa i wielokrotnie podnoszona przez administrację, to jest sprawa korespondencji mailowej administracji. My wystąpiliśmy podczas nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011 roku o udostępnienie projektów rozwiązań, które przesyłane były drogą elektroniczną. Nie chcieliśmy mieć wglądu, wniosek nie dotyczył wglądu do całej korespondencji mailowej, tylko mniej więcej na takiej zasadzie, że wnieśliśmy udostępnienie propozycji zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej, którą sobie przesyłali urzędnicy. Nie tradycyjnie, tylko elektronicznie. Doszło do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, do sfera wewnętrzna. A działania administracji, to też tak upraszczając, tu też wrócę do prezydenta i tych słynnych opinii OFE. To przypominam, że Naczelny Sąd Administracyjny taką stworzył taki mechanizm pewnego wyłączania jawności, który polega na tym, że ma być ochrona procesu decyzyjnego, że obywatele nie mogą dopytywać się w każdym momencie, no bo to nie, coś by to spowodowało złego. Nie wiadomo co złego, może to nie jest, można byłoby długo o tym mówić. Ale i pojawi się dokument wewnętrzny i ochrona procesu decyzyjnego. Przypominam, prezydent nie został zobowiązany do udostępnienia opinii dotyczących tzw. OFE. Przy czym jednocześnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie chce ujawnić, kto był, jakie osoby były autorami tych opinii. W tej chwili jest przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowanie, które dotyczy wyłączenia z umów na przygotowanie tych opinii imion i nazwisk tych osób, które przygotowały tych opinie. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał prezydenta do udostępnienia tych imion i nazwisk. Prezydent wniósł skargę kasacyjną. Wydaje mi się, że w ciągu 3 miesięcy będzie rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. To kwestia jawności umów po wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego umów w Warszawie jest dosyć ciekawą, nawet społecznie z takim ciekawym zagadnieniem, dlatego że wielu obywateli i obywatelek zaczęło pytać o to w swoim samorządzie, żeby zobaczyć, na co te pieniądze idą. No i jest jeszcze kłopot z tym, że wiele samorządów i też administracji centralnej próbuje utajnić, z kim te umowy, przynajmniej cywilnoprawne umowy zlecenia dzieła są zawierane. Dosyć sprawa taka, którą ja uważam, że problematyczna, to jest umowa podpisana pomiędzy Telewizją Polską a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To też się skończyło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pytanie dotyczyło, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamówiła umowę na spoty reklamowe, doszło to do sądu, sąd stwierdził, Naczelny Sąd Administracyjny, że nie można, że podlega tej przedsiębiorcy. Informacja, jaką kwotę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapłaciła za te spoty reklamowe. I umowa też nie podlega udostępnieniu. Dosyć ciekawy przypadek. Tu jeszcze, to tak dosyć pokrótce, takie jest wybrane przeze mnie sprawy. Jeszcze na dwie rzeczy zwrócę uwagę. Wrócę do tych ilości odpowiedzi. Z naszych badań wynika, że jeżeli obywatele pytają, to jak my zapytaliśmy, powiedzmy, obywatele podobne mają problem, pytają o informację publiczną, to około 50% podmiotów w ogóle reaguje na te wnioski. Średnio, można powiedzieć. Czyli jeżeli ja pytam, to tak naprawdę w połowie przypadków dopiero dostanę odpowiedź. A najczęściej to i tak się kończy w sądach administracyjnych, bo i to jest ten drugi. I druga rzecz, to chciałem zwrócić uwagę, że bardzo ciekawie można oglądać, jak się rozpowszechniają orzeczenia sądów administracyjnych, które wskazują, że można w jakiś sposób wyłączyć jawność. Jak zapadnie wyrok, że na przykład czegoś się tam nie pokazuje, to po jakimś miesiącu wiele podmiotów z administracji ten wyrok cytuje, że tam zapadł taki wyrok, że nie bardzo można udostępniać, że to trzeba się zastanowić. Natomiast tak szybko nie rozpowszechniają się te wyroki, które pokazują, trzeba pokazywać. Jeżeli zapadnie wyrok, ja jeszcze nie spotkałem się z takim przykładem, że
że zapada, na przykład ten wyrok Sądu Najwyższego odnośnie jawności umów miasta stołecznego Warszawy. Ten wyrok jest przez administrację interpretowany odmiennie niż przez obywateli. Obywatele starają się wywodzić z tego wyroku, że to jest już jakiś przełom, że można ujawniać imiona, nazwiska. I administracja, na przykład tak jak w Szczecinie, twierdzi, że z tego wyroku w ogóle to nie wynika i że nie można jakby tak dostosować. To jest problem, który my zauważamy w działalności sieci obywatelskiej Watchdog Polska, że nie ma kultury jawności, że nie ma takiego przekonania, że jawność sprzyja. Raczej jest takie przekonanie, jawność nie sprzyja nam, obywatele nie powinni się, może nie pokażmy im wszystkiego, bo może coś się stanie. I tu wracam do tego też, co się pojawiało do tych wystąpieniach odnośnie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ja tutaj mam dwie rzeczy. Pierwsza, że mam taką samą obawę, że jeżeli zacznie się zmieniać ustawa o dostępie do informacji publicznej, co pokazują ostatnie prace i też konferencje, które były ostatnio, że to nie, moim zdaniem to nie zmierza do tego, żeby otworzyć administrację jeszcze bardziej. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, i za to jestem wdzięczny organizatorom, że to jest chyba pierwsza taka konferencja, która wyraźnie, wyraźnym przesłaniem tej konferencji jest to, żeby bronić prawa do informacji. Że to prawo do informacji jest najważniejsze w demokracji, jedno z ważniejszych, jest to jedno z najważniejszych praw demokracji i należy im bronić, bo obywatele muszą wiedzieć, co się dzieje w administracji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz pozwolicie Państwo, że jeszcze ja na koniec jako panelista dwa słowa. Otóż niejako w reżimie tych wystąpień i przedstawiając, jakie są kierunki prac, zwróciłbym uwagę na cztery takie zagadnienia. Po pierwsze, próby definiowania spraw publicznych, że koniecznie trzeba napisać, co tymi sprawami publicznymi jest, bo jak nie napiszemy, no to tak w ogóle nie wiadomo, prawda, i administracja nie wie, co jest jawne, co nie jawne. Druga sprawa to jest kwestia, że nie powinno od razu od odmowy do sądu, tylko powinna być druga instancja. Druga instancja i ten inspektor, o którym jest mowa, prawda, który teoretycznie wskazywany jest jako wreszcie ktoś, kto będzie się zajmował informacją, ma być drugą instancją w administracji, czyli tym podmiotem, gdzie każdy będzie musiał odwołać się od decyzji odmownej. Innymi słowy, administracja będzie wydawać decyzje odmowne, to będzie szło do jednego centralnego organu z całego kraju, wszystkich jednostek podmiotów, i tam będzie obercenzor, będzie mówił, to wolno, to nie wolno, to ujawnić, to nie ujawnić. Nie wiem, czy na tym ma ochrona i w interesie, prawda, obywateli i każdego zarządzanie informacji. Trzecia sprawa, która jest podnoszona, to jest kwestia podnoszona dokumentów. Są różne próby powiedzenia tylko, co jest zapisane w dokumencie, a dokument to taki, który podpisany i na jeszcze na dodatek upowszechniony na zewnątrz zgodnie z adresatem zewnętrznym administracji, a nie inside, znaczy wewnątrz administracji. Po pierwsze zwróćmy uwagę podpisany, a dlaczego podpisany? Już w jednym z krajów było tak europejskich, gdzie rzeczywiście tak zdefiniowano dokument. Okazało się po pewnym czasie, że większość wewnętrznej obiegu propozycji, jak wydać decyzję i innych była po prostu niepodpisywana. No, bo łatwa administracja przedstawiła się, prawda, żeby numerkami tam i symbolami komórek operować i nie było podpisane. Wobec tego wyłączono, prawda, szereg dokumentów. Wreszcie dlaczego w ogóle utrwalona pismem? Pamiętajmy, że sprawą publiczną właśnie może być to, czego administracja nie chce zrobić bądź nie zrobi. Samo zaniechanie, samo niesporządzenie wykazu, który trzeba zrobić. Powołanie się w takim klasycznym przykładzie na to, ilu urzędników pracuje, ile samochodów osobowych jest i powołanie, a myśmy nie podliczyli, nie ma obowiązku, żebyśmy mieli taki dokument, jest klasycznym przykładem, że są dane publiczne, ale niepodliczone, zagregowane nie ma na piśmie. To też wcale nie oznacza, że nie ma informacji publicznej, ten stan faktyczny istnieje i co do tego stanu faktycznego jest prawo informacji. To jest proste przetworzenie wynikające z obowiązku zarządu mieniem i zasobem administracji i Skarbu Państwa. Jak GIODO, żeby nie przeparzać. To jest inne. Nie samochodów. Podliczenie liczby pracowników czy średnich nie jest. Więc spotykamy się cały czas z różnymi próbami, nie w kierunku otwarcia i co do zasady realizacji, zasady dostępu, jawności,
tylko próbą wyinterpretowania, jak nie udostępnić, czy mniej udostępnić. Zwróćmy uwagę, że Konstytucja mówi o działalności, funkcjonowaniu administracji. W pierwszym ustępie artykułu nie ma mowy o dokumencie. Już nie mówiąc o tym, że samo pojęcie dokumentu przechodzi dużą ewolucję i w pewnym momencie pewne fakty, czy te, które cloud, znaczy w chmurze możemy, prawda, w sieci przechowywać, można by długo spierać, co i w jakiej postaci będzie dokumentem. Natomiast chodzi o informację funkcjonowania administracji i istotą jest wiedza o wszelkich działaniach, jak i zaniechaniach, jak i z punktu widzenia zasobu, którym dysponuje ta administracja i państwo, czyli mieniem, tymi wszystkimi przedmiotami i środkami, którymi dysponuje, w jaki sposób dysponuje, czy efektywnie, bo to jest prawo społeczeństwa, jak tym zasobem zarządza administracja dla wykonywania zadań publicznych. Wreszcie próba zdefiniowania jest przez zadania publiczne, wpisać, że zadania publiczne. Tym samym, zwróćmy uwagę, a contrario, jeżeli dany organ przekracza swoją kompetencję i podejmuje poza działanie, bezprawne działanie, nie moglibyśmy się dowiedzieć, bo to nie jest zadanie publiczne. Więc tego próby, tego typu wykładni, no niestety są zupełnie w przeciwnym kierunku. Już abstrahując, że w tej chwili zadań publicznych tylko ustawowo zapisanych jest 800 ileś, tak, w dziesiątkach ustaw i wyliczanka tych zadań też by była pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Wreszcie na koniec trzeba podkreślić, że gubi się z oczu najważniejszą rzecz tutaj. Otóż trzeba spojrzeć na zbiór ogólnej informacji w ten sposób, że bądź mamy informacje o funkcjonowaniu w obszarze życia prywatnego obywateli, tych, którzy na obszarze państwa polskiego przyjeżdżają, czyli tego każdego podmiotu, różnych osób i to jest ten obszar prywatności. Mamy funkcjonowanie władz publicznych i pewne zdarzenia, to zjawiska, które istnieją w obszarze funkcjonowania władz publicznych dotyczące tego majątku szeroko rozumianego publicznego, a nie ma żadnej szarej strefy, nie ma żadnej trzeciej drogi ścieżki. Z tego punktu widzenia dychotomicznie to, co prywatne, konstytucja, standard, zasada prywatności, prawda? Konstytucja mówi, że musi być podstawa prawna, aby ujawnić władz, bo to jest chronione. I po drugiej stronie mamy sprawy publiczne, które są jawne, gdzie jest odwrotnie. Wszystko jest jawne, chyba że ustawa w zakresie, którym konstytucja dopuszcza, pozwala objąć tajemnicą w tych sprawach, które są enumeratywnie wymienione. Nie ma tu miejsca na żadne trzecie, jakieś inne dokumenty. Mamy prawo do informacji publicznej o tym wszystkim, co wytwarza administracja, chyba że jest objęte tajemnicą. Tu rzeczywiście kwestia ustawy o dostępie do informacji niejawnych, ochronie informacji niejawnych i zakresu, i pilnowania, patrzenia na zasady nie było zbyt szerokie. Z punktu widzenia każdego obywatela ma prawo wiedzieć, jak funkcjonuje władza publiczna, chyba że ta władza wykaże, że w sposób uzasadniony coś objęła tajemnicą. Nie ma tu miejsca na żadne dokumenty wewnętrzne, jakieś rejestry. Można wyłączyć tam, gdzie wchodzi ochrona prywatności, ale w takim zakresie, w jakim ta prywatność nie wiąże się z wykonaniem zadań publicznych. Wszędzie tam, gdzie ktoś godzi się być funkcjonariuszem publicznym, tym samym godzi się z tym, że to, co ma związek z wykonywaniem jego funkcji, jest jawne. Jeżeli coś wpływa na możliwość wyboru czy pełnienia tej funkcji, to znaczy, że jest sprawą publiczną. To tyle z mojej strony.